Samochód Ford Ranger gotowy na łowieckie wyprawy przygotowała firma Rad Motors z Radomia. Sponsorem programu Daszbur jest sklep taniepolowanie.pl, dystrybutor sprzętu marki Pard. Na program Daszbur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców, firma Kaliber. Dojechaliśmy do łowiska, mieliśmy przyjechać troszeczkę wcześniej, ale jak to ze mną bywa, dzisiaj również nie udało się dojechać po jasności, chociaż liczyłem na to, że wyskoczymy jeszcze jak będzie jasno i pochodzimy sobie troszeczkę po pszenicy, gdzieś tam pomiędzy jakimiś zbożami, żeby zobaczyć, czy gdzieś nie wychodzą dziki. No jesteśmy niestety, można powiedzieć, o zmierzchu. Chociaż ten zmierzch dzisiaj to taki bardziej spowodowany tym, że przyszło trochę chmur, bo normalnie o tej godzinie tutaj u nas w zachodniopomorskim, no to jest jeszcze sporo jasno. A dokładając do tego to, że dzisiaj jest praktycznie jeden z najdłuższych dni w roku, bo tylko chyba jutro ten dzień będzie dłuższy o dosłownie parę minut, no to noc dzisiaj będzie mega krótka. Właściwie prawie tej nocy nie będzie. Już mają przyjść chmury, więc nawet jak świeci księżyc, może być troszkę ciemno. Przyjechaliśmy poszukać dzików. Przyjechaliśmy poszukać dzików na Extreme Weekend, no bo za tydzień praktycznie Extreme Weekend, no i trzeba strzelić kilka dzików, które później zasilą naszą dziką kuchnię. I nasi goście, nasi zawodnicy, obserwatorzy będą mogli kosztować niesamowitych wędlin. I nie tylko. No, a że pszenica już dostała mleczka, no to pojawiły się wyplówki, no to jest tam zapewne sporo roboty, żeby ochronić te uprawy. Pojedziemy też na buraki, pojedziemy też w jakieś tam jeszcze inne miejsce. Noc mamy mieć pracowitą, ale czy ona będzie długa i długo będziemy szukać tych dzików, tego nie wiem. Oczywiście musimy uważać na to, co będzie się działo w łowisku, bo nie chcemy strzelić jakiejś lochy prowadzącej bardzo małe prosiaki, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast jeżeli będziemy widzieli przedszkole, będziemy widzieli, że jest więcej dzików w jednym miejscu i są tam lochy mniejsze, większe, więc nawet jeżeli odstrzelimy taką lochę, która no, jest przy tym przedszkolu, a warchlaki będą miały po te kilka, może nawet już o tej porze kilkanaście kilo, to nic się naprawdę nie stanie. ASF u nas jest coraz bliżej. Moi koledzy, którzy polują stąd dosłownie kilkadziesiąt kilometrów, mają sporo roboty, żeby rozrzedzić tą populację. I mówienie o tym, że strzelanie loch jest nieetyczne, mija się z prawdą. To nie jest tak, że każda locha, która padnie, to jest nieetyczny strzał myśliwego. Zapomnijcie o takim myśleniu. Oczywiście, jeżeli z premedytacją podejmujecie decyzję o tym, żeby odstrzelić lochę, która prowadzi bardzo małe prosięta, no to jest to na pewno kłopot etyczny tego kogoś. Natomiast, jeżeli podejmujecie decyzję świadomie o tym, widząc, w jakiej kondycji są na przykład warchlaki,
Warchlak to jest, pamiętajcie, dzik do pierwszego roku życia, albo który od momentu, kiedy się pojawi na świecie, do momentu, kiedy cały ten pierwszy rok żyje, to jest dalej warchlak. Czasami mówimy warchoł, jak on już jest taki większy, tak, w nomenklaturze. Różnie myśliwi to nazywają, tak? Więc ten dzik w tym pierwszym roku życia może być różnej wielkości i cały czas może być przy lożce. Oczywiście jak są pasiaki i strzelenie takiej lochy, to jest naprawdę niefajne. Natomiast jeżeli ktoś strzela lochę, która czasami nie prowadzi, a czasami jest w przedszkolu i jest jedną ze słabszych, gorzej wygląda, słabiej, jest mniejsza, a pozostałe jakby lochy są silne i widać, że duże, jest tam jedna taka główna samura, znaczy nie samura, przepraszam, samura to jest locha, która nie prowadzi młodych, tylko jest jakaś locha taka duża, która prowadzi całą tą watahę i rządzi w niej, no to odstrzelenie jej byłoby problemem, ale tej mniejszej na pewno nie. Dobra, dość tego przydługiego wywodu. Rozpoczynamy kolejny odcinek programu łowieckiego Daszbur. Znowu polowanie. Dzisiaj nie będzie gotowania, ale dzika kuchnia już niedługo zagości z powrotem. Być może będziemy mieli jakiegoś gościa w jednym z kolejnych odcinków. Zobaczymy, co to wszystko będzie. Dzisiaj musimy upolować dzika. No, fajnie by było strzelić dwa, ale czy to się uda? Tego nie wiem. Zaczynamy. Na program zaprasza producent wędzarni elektrycznych firma Fasanio. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza Państwa dostawca oprogramowania dla kół łowieckich EPI24. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Fenix. W związku z tym, że rozpoczynamy nasze nocne polowanie, moje nocne polowanie, i do tej pory polowałem cały czas z nakładką tą nową NV007S. Z długością fali 850, to dzisiaj postanowiłem to zmienić, a więc założyć tak zwaną niewidzialną dla zwierzyny, a więc 940. Sprawdzimy, jak ona się sprawuje, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak widzicie, ta nakładka, czy jedna, czy druga, naprawdę wyglądają praktycznie rzecz biorąc tak samo. Tutaj w pudełku mam właśnie tą drugą. Jak widzicie, no to one wyglądowo nie różnią się praktycznie niczym, w żaden sposób, tak? Tego na pierwszy rzut oka nie jesteśmy w stanie zobaczyć, która jest która. Dopiero po oznaczeniu tutaj na dole, na specjalnej naklejce, jesteśmy w stanie wyłapać, która jest która. No i sprawdzimy, czy podchodzenie zwierzyny i podglądanie właśnie przez tą nakładkę będzie lepsze. Czy zwierzyna będzie bardziej stabilnie się zachowywała. Oczywiście problemem jest to, że podczas filmowania my użytkujemy także doświetlacze, które są niestety o innej długości fali, a więc właśnie 850, czyli są widoczne dla zwierzyny, ale spróbujemy w niektórych momentach, przynajmniej ja spróbuję, zrobić tak, abyście mieli obraz widzialny i nagrywany tylko i wyłącznie przez moją nakładkę. Wtedy mojego operatora poproszę po prostu o to, aby wyłączył doświetlenie i będziemy doświetlać tylko i wyłącznie właśnie doświetlaczem, który znajduje się w tej nakładce, czyli tym 940. Nasza kamera też będzie w stanie to filmować. Natomiast będziecie mieli jakby dwa rodzaje obrazu. Ten, który jest widziany przez tą nakładkę i ten, który widzi nasza kamera. Oczywiście trzeba jeszcze brać poprawkę na to, że to, co widzimy ostatecznie w samym urządzeniu, ma dużo lepszą jakość. Ze względu na to, że oglądamy obraz na malutkim ekraniku, który ma doskonałą rozdzielczość. Natomiast to wszystko, to co my pokazujemy Wam w programie,
to już jest rozciągnięte na dużym ekranie, a więc też jest pewnego rodzaju przekłamanie. I też musicie sobie zdawać z tego sprawę, że w rzeczywistości widzimy dużo, dużo lepiej niż to, co widzicie na ekranie telewizora. Dobra, dość gadania. Ja zbieram tutaj zabaweczki, amunicję pakuję do kieszeni, załadujemy broń i wyruszamy na podchód. Zaczniemy od pszenicy. A co będzie dalej? Będziemy patrzeć. Najpierw trzeba zestroić tylko tą nakładkę, dosłownie w kilka minut z moją optyką. A ta 850 zostanie w samochodzie. Odzywa się rogacz w oddali. Coś go musiało spłoszyć. Mam nadzieję, że dziki. No i powiem wam tak, obserwuję słupy, które są oddalone ode mnie o jakieś 70-80 metrów i w okolicach 120-130 metrów nawet. Powiem, że widzę je naprawdę bardzo dobrze. Zastanawiałem się, jak będzie świecić ten wyświetlacz. No to patrząc, teraz widzicie obraz właśnie z mojej nakładki i możecie sobie po prostu, patrząc na to, co ja widzę, sami jakby tutaj ocenić to, tak? To jest nakładka, która teoretycznie ma mniejszy zasięg doświetlacza. No i powinna świecić troszkę gorzej. Oczywiście ten doświetlacz ma specyficzny taką, jakby to powiedzieć, nie kształt, tylko to, jak mamy to doświetlone, to jest jakby taka siateczka, kratka. No ale to już jest po prostu rodzaj diody, który jest tam użyty. Natomiast widać naprawdę zacnie. Dobra. Mam ustawione. Teraz tylko zadawać broń. No idziemy na spacer, na właśnie pszenicę. Wiatr jest bardzo spokojny. Mamy taki północny, lekko może nawet północno-zachodnie, więc będziemy mieli tak po ukosie. Mamy duże pole pszenicy do przejścia przy torach, których bardzo lubię polować. Na dole mamy kilka tam takich oczek trzcinowych, tutaj duże rzepaczysko i możemy spotkać też tutaj jelenie, które często się kręcą w tym terenie, ale mam nadzieję także, że uda nam się tutaj spotkać na ścieżce technologicznej gdzieś jakieś dziki. Byłoby dobrze. Obserwuję sobie teren przez kamerę termowizyjną. Już w oddali widzę jakąś zwierzynę. Ale raczej to nie są dziki, to nie jest dzik, tylko albo jelenie, bo to jest coś dużego. No raczej jeleń, chociaż jest od nas przynajmniej 800-900 metrów. Duża sztuka. Tak, i raczej to jest jeleń. Polowanie właśnie na takiej pszenicy czy w takich miejscach, gdzie jest wysokie zboże, to można robić dwojako, albo usiąść gdzieś na jakiejś zwyżce na ambonie i obserwować z góry, wtedy na pewno łatwiej w kamerze termowizyjnej jesteśmy w stanie wyszukać zwierzynę, którą gdzieś tam widzimy, albo tak jak my tutaj robimy, wchodzimy na jakąś górkę, stajemy na jej szczycie i obserwujemy teren bardzo daleko. No i oczywiście idąc cały czas jakąś ścieżką technologiczną, przeglądamy się w prawo, w lewo, starając się wyłapać jakieś ciepłe punkty. No i skoro nie ma wiatru, to jesteśmy w stanie także na słuch wyłapać, jak będą dziki gryzły pszenicę. Będą takie słuchać ciamkania. Tak, będą mielić właśnie mordką pszenicę. No i wtedy trzeba je podejść i zlokalizować. My musimy poruszać się cicho. Trochę nam pomaga droga
tutaj, która przebiega i całkiem spory ruch jest na niej. Te samochody też nam dają szansę tego, że możemy sobie bliżej podejść. Idziemy. Gdzie księżyc świeci za chmurkami, a jest bardzo jasno. Lornetka Steinera Night Hunter 8x56. Naprawdę jestem mile zaskoczony, jak dobrze przez nią widać. Oczywiście widzę tam jelenia, który gdzieś tam się przechadza, drugiego za torami. Natomiast widzę tylko sylwetkę, nie jestem do końca w stanie rozpoznać dobrze. Po drodze gdzieś tam w kamerze termowizyjnej widziałem łuby saren, natomiast one są zbyt daleko i w lornetce nie jestem w stanie ich wyłapać. Natomiast no, powiem szczerze, że naprawdę jestem mile zaskoczony, jak ta lornetka daje sobie radę właśnie nocą. No, Night Hunter do czegoś zobowiązuje.
patrzy się w naszą stronę, widocznie może widzieć światełka, które są gdzieś tam umieszczone na kamerze, którą filmujemy. Może widzieć też naszą sylwetkę, nasze sylwetki, bo stoimy sobie na góreczce i z tyłu za nami jest wolna przestrzeń. Natomiast no, ja mu świecę idealnie w oczy. No i rogacz nic sobie z tego nie robi. Nie ucieka jakoś gwałtownie, ani w żaden sposób. Oczywiście coś być może zauważa. Natomiast gdybym świecił doświetlaczem z tamtej drugiej nakładki, gdzie długość fali jest właśnie 850, no to przypuszczam, że już dawno dałby tyle. A tak stoi, patrzy, no i gdzieś tam zastanawia się pewnie, kto go obserwuje. Przepraszam, 850, rogacz od razu dał tyle, a więc zauważył. Byliśmy w dołku, teraz znowu podchodzimy pod górkę. No i za górką mogą być dziki. Chyba że ten brechający rogacz wygonił je gdzieś. Czasami polując na dziki pszenicy, trzeba rozegrać takie polowanie bardzo taktycznie. Nieraz trzeba podejść do przodu, ale nieraz trzeba się i cofnąć po to, aby przejść na kolejną ścieżkę technologiczną. Poza górką mogą być dziki. Jak pójdziemy szczytem górki, mogą nas usłyszeć. Jeśli cofniemy się kilkadziesiąt metrów i przejdziemy do kolejnej ścieżki technologicznej, bliżej trzcin, może być taka szansa, że spotkamy je. Tam w oddali widzę kolejnego chyba jelenia. Rogacz poszedł sobie gdzieś tam na prawo, ale dzików, które widziałem z oddali, nie widzę. Albo weszły w większe zboże, albo po prostu gdzieś się ulotniły. Mieliśmy do nich ponad 800 metrów i zanim tutaj doszliśmy, no to te dziki gdzieś sobie poszły, a gdzie? No, nie wiadomo. Kilkanaście hektarów pola niełatwo przeczesać. Górka, dołek, mogły gdzieś pójść też i zatory, więc ciężko to wszystko określić. Wracamy do samochodu, pojedziemy sobie zobaczyć na buraki. Przyjechaliśmy w nowe miejsce. Tym razem zabrałem ze sobą aferę, której znudziło już siedzenie się w klatce w samochodzie. Jest strasznie ciepło, a więc zawsze to lepiej, jak zrobi sobie mały spacer. Idziemy znowu przez pole ze zbożem. Za górką mamy małe trzcinowisko. Paręnaście dni temu widziałem tutaj dziki, które gdzieś tam sobie przechodziły w stronę rzepaku, który jest dalej. Oczywiście zboże było wtedy troszkę niższe, ale
jaśniej, bo tak naprawdę nawet nie zrobiło się ciemno. Tam widać jeszcze taką łunę od zachodzącego gdzieś tam za horyzontem daleko słońca. Z drugiej strony mam wrażenie, że zaczyna się robić brzask strasznie szybko. Odwiedziliśmy duże pole buraków, na którym nic nie było, jakieś tam sarny, zające i tyle. Przebrnęliśmy przez rzepak, a teraz weszliśmy na kolejne małe pulko, takie właśnie z burakami, bardzo schowane w takiej wnęce przy jeziorze, przy lasku, ale niestety tutaj dzików również nie ma. Mam wrażenie, że jest po prostu dzisiaj strasznie jasno. Księżyc świeci jako szalały i te dziki niezbyt chętnie chcą wychodzić gdzieś na otwartą przestrzeń. Więc pewnie czeka nas jeszcze przedarcie się przez krzaki, bo z drugiej strony również jest pole z burakami, do którego przylega duże pole rzepaku. I być może tam są te dziki. Jeśli nie, no to jak zrobi się jasno, zostanie nam już tylko bieganie po zbożu, po pszenicy. No i nad ranem poszukiwanie tych dzików. A jeśli święty Hubert nam podarzy, no to spotkamy tego naszego dzika, którego chcemy dzisiaj upolować. Gdzieś być może na następnym polu. Kolejne pole zaliczone, w sensie takim, że dzików niestety nie ma. Były wcześniej tylko na tej pszenicy, gdzie byliśmy na samym początku, ale niestety rozpłynęły się gdzieś tam. Księżyc powoli już zachodzi. Za moim operatorem już pojawia się brzask. Mamy do samochodu jakieś 2-2,5 km, więc musimy w miarę szybko tam się przedostać. No i co? No jak zrobi się jasno, to jeszcze pojedziemy w jedno miejsce na pszenicę pochodzić, zobaczyć, czy gdzieś tam przypadkiem nie ma dzików. No a jeśli tam ich nie spotkamy, to dzisiaj zakończymy, jak to się mówi, na tarczy. Zrobiliśmy już sporo kilometrów, czucie w nogach. Nawet ta fera lekko się chyba zmęczyła, chociaż po niej to nigdy nic nie widać. Zawsze zadowolona, jak idzie sobie na spacer. No i co? No i albo się uda, albo się nie uda. Wcale nie jest takie proste. Tych dzików strzelamy coraz więcej.
No i odstrzał, który był prowadzony intensywny, no spowodował, że po głowie tego dzika nawet na Pomorzu Zachodnim zrobiło się trochę mniejsze. Oczywiście są takie tereny, gdzie tego dzika jest nadal sporo. Natomiast no niestety coraz bardziej zagląda w te tereny widmo ASF-u i to bardzo niedobrze. No ale co zrobić? Nie ze wszystkim jesteśmy w stanie sobie od razu poradzić. Idziemy do samochodu, może po drodze jeszcze gdzieś coś spotkamy. Jeśli nie, no to przejedziemy w kolejne miejsce i pochodzimy sobie po zbożach. No i co, moi drodzy, koniec polowania na dzisiaj. Wszystkie duże pola z burakami udało się obejść. W kilku miejscach zaliczyliśmy również pszenicę, popatrzyliśmy, pochodziliśmy. Nawet trochę postaliśmy w jednym miejscu i poczekaliśmy, aż zrobi się całkiem jasno. Niestety dziki gdzieś się dzisiaj rozpłynęły, nie udało się ich spotkać w jednym miejscu na samym początku, były na pewno, no ale później to już była czysta loteria i tak jak widzicie, zrobiła się straszna mgła o poranku i w tej mgle nawet kamera termowizyjna gdzieś tam wyłapywała mi już tylko zające, sarny i tyle, i nic więcej. I żadnego dzika, co mnie troszkę martwi, bo będę musiał znowu dzisiaj wieczorem i jutro i pojutrze znów wyskoczyć do lasu na pole i spróbować znaleźć jakiegoś dzika na Extreme Weekend. No, to już za tydzień. No i powiem wam tylko tyle, że ci, którzy nie zdążyli się zarejestrować, niech żałują, bo tegoroczna edycja Extreme Weekendu to już piąta edycja. W tym roku też mamy 10-lecie programu łowieckiego Dasz Bur i 75-lecie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, a więc naszego partnera, razem z którym realizujemy właśnie tą naszą imprezę Extreme Weekend. Oczywiście nie mogę zapomnieć o kolegach z Wojskowego Klubu Strzeleckiego Poligon Drawski, Marcin, Jankes, no bez nich oczywiście ta impreza nie miałaby racji bytu. Jakie atrakcje czekają na tych wszystkich, którzy przyjadą na Extreme Weekend? No będzie ich naprawdę sporo. Będzie też troszkę nowości. Będą ciekawe konkurencje, ale będzie sporo atrakcji związanych właśnie ze strzelectwem. Będzie można spróbować specjalnej polskiej broni, będzie można spróbować postrzelać sobie razem z naszymi nowymi kolegami ze strefy celu, bo to właśnie strefa celu będzie odpowiadała za jeden ze stage'ów, takich dużych, gdzie oddajemy im całą oś i tam będzie przygotowane specjalne fajne strzelanie. Będą różne rodzaje broni,
Będzie broń śrutowa, będzie broń kulowa, będzie broń krótka. Więc ktoś, kto się na tym zna, to już może sobie pomyśleć, co tam się może dziać, co tam się będzie działo. Oczywiście nasz turniej będzie niesamowity w sobotę. No i cóż jeszcze tam będzie takiego dobrego? Będzie oczywiście dzika kuchnia. Dzika kuchnia, bez której Extreme Weekend nie może się obejść. Ale żeby wam tak jeszcze tak troszeczkę podkręcić, to zobaczcie dosłownie kilka migawek, jak było w ubiegłym roku. No i cóż, i pomyślcie, że za rok będziecie mieli szansę, żeby zapisać się na kolejną edycję Extreme Weekendu, bo w tym roku już naprawdę nie dacie rady. Ja też już nie dam rady dzisiaj znaleźć dzika, bo zrobiła się no, taka późna godzina, taka pogoda, że no, nie ma ich gdzieś, po prostu rozpłynęły się. Będę ich musiał poszukać gdzie indziej. A w związku z tym kończymy odcinek programu Łowieckiego Dashbur i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu Łowieckiego Dashbur. No a z niektórymi z was za tydzień będę widział się już na Extreme Weekendzie, na poligonie drawskim. A więc trzymajcie się, do zobaczenia na żywo albo przed ekranem telewizora, smartfona, a może komputera. Poproszę was o to, abyście zostawili łapkę w górę, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. Kliknijcie też ten dzwoneczek, bo dzięki temu będziecie dostawali nasze powiadomienia o tym, co będzie się działo. Zaglądajcie na YouTube'a, zaglądajcie na Facebooka, bo tam także nowe informacje, nowe odcinki programu Dashbur Stażysta. No i co jeszcze? No i oczywiście pojawią się live'y, zwłaszcza z Extreme Weekendu. No i teraz to już na pewno wszystko. Widzimy się za tydzień. Dashbur!